Cześć, z tej strony Piotr Tomaszewski, ty jesteś na kanale Z Mojej Perspektywy. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie trochę o tworzeniu, o tym, co jest potrzebne do tworzenia w sieci. Chodzi mi tutaj głównie o social media, ale też nie tylko. Wiele osób ogląda Instagrama, przegląda tego Instagrama, śledzi jakieś konta na YouTubie i w pewnym momencie może pojawić się pomysł, że a dlaczego ja bym miał tego nie robić, tylko że wtedy pojawiają się różne myśli. I takimi myślami jest na przykład po pierwsze, co często też dostaję jako pytanie, że skąd wezmę fundusze na przykład na dobry sprzęt, albo nie będę czegoś nagrywał, bo tego już jest na rynku powiedzmy tyle i jest przesycony rynek, czy cokolwiek takiego, i dlatego też w tym odcinku chciałbym to wyjaśnić i jak ja to widzę i jak tak naprawdę jest, bo to pokazuje idealnie praktyka. Więc po pierwsze zaczniemy właśnie od tego sprzętu. Jedyne, czego potrzebujecie do tak naprawdę nieskończonych zasięgów, można powiedzieć, bo to nie są zasięgi rzędu, nie wiem, 500, 1000, 10 tysięcy, tylko to są zasięgi rzędu 100, 200 czy 500 tysięcy. Jedyne, czego potrzebujecie, to telefon. I ważne jest, żeby ten telefon, powiedzmy, że no, miał dobrą kamerę, więc powiedzmy, że musi być to jakiś flagowiec danej firmy, chociaż niekoniecznie. Oczywiście ja nie mówię od tego, że jak ktoś nie ma, nie wiem, najnowszego iPhone'a, to już nie ma co w ogóle wchodzić w internet. No ale powiedzmy, że to jest taka jakość, która, jak chodzi o obraz oczywiście, to będzie wystarczająco dobre. Jak chodzi o audio, warto, żeby do takiego telefonu dokupić na przykład mikrofon, który kosztuje 50-60 zł, to będzie wystarczyło w zupełności, żeby nagrywać dobrej jakości filmy, zarówno jak chodzi o obraz, jak i o audio. I tu od razu też powiem Wam, że audio, jak chodzi na przykład o nagrywanie na YouTube, jest dużo ważniejszy niż obraz. Obraz jest ważny w momencie, gdy kręcicie właśnie typowo ujęcia obrazów, jakieś krajobrazy i idziecie w tę stronę, żeby robić na przykład jakieś birole z muzyką w tle. Ale w momencie, gdy są to materiały typu vlogi, typu merytoryka czy cokolwiek takiego, to audio jest dużo ważniejsze niż obraz, bo obraz musi być na tyle dobry, żeby widać było, co tam się dzieje. Czyli powiedzmy to, nie, no muszą być te 720 pikseli, powiedzmy. To nawet nie musi być jakiś Full HD, a już tym bardziej nie musi być 4K. Także to w zupełności wystarczy, żeby zacząć coś robić w internecie. Nic więcej Wam nie potrzeba i są tego przykłady chociażby na polskim YouTubie. Jest na przykład Tomek Grzymski, który do 40 czy do 50 tysięcy subskrypcji doszedł właśnie nagrywając telefonem z doczepionym mikrofonem. Jest na przykład też Dziki Trener, który no, z tego co wiem wszystko nagrywa telefonem i no, ma no, bardzo dużą ilość subskrybentów. I tak samo też pełno influencerek robią zdjęcia typowo telefonem, bo ten telefon jest wystarczająco dobry na Instagram. Trzeba pamiętać o tym, że na Instagramie na przykład rozdzielczość zdjęć jest bardzo mała, więc zdjęcia typu RAW, które ważą po 10-20 MB i są bardzo dobrej jakości, i tak będą mocno traciły na tym Instagramie i tego się aż tak nie zobaczy, jakbyście porównali właśnie te dwa zdjęcia. Ewentualnie można kupić jakiś tani stosunkowo cyfrowy aparat. Ja tu mam na przykład Canona G7X i jest to aparat, którego używa nawet jak ona się nazywa? Aż musiałem sprawdzić w Google'ach. Kylie Jenner. Dosłownie jak wejdziecie na vlogi Kylie Jenner, ona nie ma jakiegoś mega aparatu, nie wiem, z 20 tysięcy, nie lata za nią operator, a przynajmniej no, nie zawsze, tylko jak kręci z ręki, to właśnie kręci dosłownie tym aparatem, który kosztuje chyba 2000 zł nówka sztuka, a oczywiście można też kupić używany. Więc no jest to dosyć tani sprzęt i jest wystarczająco dobry, żeby nagrywać vlogi. Ma ten plus, że mamy odwracaną kamerę i ma dobrą stabilizację obrazu. Także, no mówię, jak chodzi o sprzęt, nie jest wcale potrzeba aż tak dużo pieniędzy. I tu przejdziemy dalej, bo oczywiście teraz mówiłem głównie o YouTubie, ale powiedzmy, że ktoś nie chce nagrywać na YouTubie, ale jednak chce coś działać w internecie. To nie jest tak, że ktoś nie nagrywa na YouTubie, to już jest, że tak powiem, w dupie. Dlatego, że są inne też metody przekazywania informacji ludziom, które również mogą się super sprawdzić. Oczywiście wideo, powiedzmy, że teraz jest na topie, ale powoli, jak widać, cały czas progresują podcasty, czyli forma audio. Można też oczywiście pisać.
Także mamy jakby trzy metody kontaktowania się z ludźmi. Możemy pisać, możemy nagrywać wideo, możemy nagrywać audio. I najlepiej, żeby oczywiście robić to wszystko naraz, bo wtedy też będziemy mieć większe zasięgi, będziemy działać na różnych portalach, bo będzie to na przykład Instagram, YouTube, Facebook, SoundCloud, Spotify, blog jakiś i tak dalej. Więc będziemy mieć oczywiście większe zasięgi, większe pole manewru, ale jeżeli ktoś się na przykład nie czuje na siłach, żeby nagrywać, nie lubi tego, to nie musi wcale tego robić. Można na przykład skupić się tylko na formie audio, albo nawet tylko na formie pisanej i właśnie pisać artykuły. I oczywiście zasięgi będą różne, ale też trzeba pamiętać o tym, że zasięg zasięgowi nierówny. Na przykład, jeżeli powiedzmy post na Instagramie ma zasięg 200 tysięcy, to nie jest tak mocny zasięg, jak na przykład artykuł na jakimś blogu, który ma taki zasięg. Dlatego, że blogi i ogólnie właśnie słowo pisane jest bardziej angażujące. Jeżeli ktoś wchodzi na tego bloga, to musi przeczytać jednak ten artykuł. On nie może sobie lecieć gdzieś tam w tle, albo nie można go sobie przewinąć, tylko trzeba go jednak przeczytać. Przez to też właśnie ludzie, którzy to robią, są bardziej zaangażowani, więc te zasięgi mogą być mniejsze, co nie znaczy, że będą gorsze. No i znowu powtarzając, zarówno podcasty można nagrywać na telefonie, na dyktafonie, jest w zupełności dobry dźwięk. Tak samo można pisać artykuły przez telefon, nie trzeba do tego mieć komputera. Oczywiście wygodnie byłoby mieć powiedzmy jakiegoś laptopa czy komputer stacjonarny, żeby pisać jakieś dłuższe teksty, ale wszystko jesteśmy w stanie zrobić w telefonie. I oczywiście tutaj wiadomo, że ja zawsze powtarzam, że jeżeli nie masz kasy, to potrzebujesz więcej czasu. I tu jest tak samo, że no, powiedzmy, ktoś nie ma kasy, żeby kupić laptopa, ma tylko telefon, no to musi więcej czasu poświęcić, żeby na przykład napisać artykuł. I tak samo może na przykład, jak ktoś ma te pieniądze, może komuś zlecić zrobienie czegokolwiek. Więc tu właśnie mówię, jeżeli ktoś nie ma kasy, musi włożyć to po prostu więcej czasu. I to, co teraz powiedziałem, to jest najprostsza rzecz, jaką trzeba zrobić, jaką można zrobić, żeby właśnie zacząć. Teraz przejdziemy do rzeczy trudniejszych. Po pierwsze, co najważniejsze, trzeba to po prostu kurwa robić. Tu nie ma żadnej innej opcji. Po prostu, jeżeli nie napiszesz tego artykułu, który chciałeś napisać, to nikt go za ciebie nie napisze. Jeżeli ktoś będzie pisał, nie wiem, jeden artykuł na miesiąc, to będzie prawdopodobnie w gorszej pozycji niż ktoś, kto będzie pisał artykuł co drugi dzień. Więc im więcej tych informacji będziemy wrzucać do sieci, tym większa jest szansa, że coś łyknie. I ja na przykład jestem zdania, że lepiej wrzucać więcej materiałów, ale nie aż tak dopracowanych perfekcjonistycznie, niż wrzucać na przykład materiał raz na tydzień, raz na dwa tygodnie, ale powiedzmy taki bardziej dopracowany. Oczywiście tu wiadomo, że zależy kto co robi. Jeżeli ktoś jest na przykład kinematografem typowo i na powiedzmy nakręcenie i zmontowanie filmu potrzebuje 20-30 godzin, to oczywiście no, nie będzie w stanie nagrywać tak często, ale tak czy siak powinno się robić tak często coś, jak to możliwe. Czyli jeżeli ktoś mnie pyta, jak często wrzucać na przykład posty na Instagramie, tak często jak to możliwe. Jeżeli jesteś w stanie wrzucać posty dwa razy dziennie, to wrzucaj dwa razy dziennie. Tylko właśnie tu przechodzimy do kolejnej rzeczy, bardzo istotnej, że jeżeli chcecie się w jakikolwiek sposób sprzedać w internecie, żeby ludzie was śledzili, bo na przykład ktoś mówi, że nie ma zasięgów i tak dalej. Sorry, ale jeżeli piszesz post pod tytułem siema, ja zrobiłem dzisiaj klatę, a wy? No to ktoś tu to czyta, powie, a ja kurwa nie, wypierdalaj mi stąd i przewija dalej. Bo gówno go to obchodzi, co wy robiliście. Większość kont na Instagramie, które właśnie nie w żaden sposób nie są angażujące i nie przez to też nie mają takich zasięgów, są dlatego, w sensie dlatego nie mają tych zasięgów, bo są bardzo egoistyczne i nic się z nich człowiek nie dowie. Oczywiście storytelling jest spoko, można na tym bazować, czyli storytelling, czyli generalnie opowiadanie i to właśnie jest bardzo subiektywne i bardzo osobiste i powiedzmy, że takie egoistyczne, czyli mówimy raczej o sobie, tylko że to po pierwsze można zrobić w bardzo angażujący sposób, i po drugie, można tym przekazać jakąś wartość albo rozrywkę. I tu dochodzimy właśnie do tego meritum, że jeżeli chcecie się sprzedać w internecie w jakikolwiek sposób, to są dwie opcje. Albo idziecie w przekazywanie wartości, albo idziecie w przekazywanie rozrywki. Nie ma trzeciej drogi tak naprawdę, jeżeli chcecie robić to na większą skalę. Oczywiście, jeżeli ktoś na przykład będzie tylko gadał o sobie, nie będzie w tym zbytnio wartości albo rozrywki, na pewno do kogoś to trafi, ale no nie bardzo. I tu zawsze sobie wyobraźcie, jak wy jesteście w kontaktach z ludźmi. Że na przykład lubicie ludzi, którzy
w jakikolwiek sposób przekazują wam wartość, od których się możecie czegoś nauczyć, albo którzy na przykład was rozśmieszają. Lubicie zabawnych ludzi mieć wokół siebie. I to nie różni się niczym od internetu. Pamiętajcie, że social media mają ten social w nazwie, czyli to jest socjalne, jest to społeczeństwo. Także nie można traktować na przykład obserwatora na Instagramie inaczej niż jak człowieka, dlatego że to jest inny człowiek. To jest ktoś, kto jest z drugiej strony telefonu i on to przegląda. Więc jeżeli wy nie przekazujecie żadnej wartości albo właśnie rozrywki w tym internecie, no to nigdzie nie zajdziecie. Więc jeżeli ktoś coś wrzuca i by na przykład wrzucał nawet te 3 posty dziennie zgodnie z tą radą, że wrzucać jak najczęściej, ale będą to nic nie wnoszące totalnie posty, to dalej to nie będzie miało żadnego wpływu. Więc właśnie trzeba wrzucać jak najczęściej i właśnie tak, żeby to miało albo wartość, albo rozrywkę. Można oczywiście to połączyć i iść w jedno i w drugie jednocześnie. I przechodząc do jakby ostatniego punktu, który często ludzi stresuje, to, że na przykład rynek jest przesycony, albo jest tego bardzo dużo, ciężko mi się będzie przebić i tak dalej. Pamiętajcie, to, że nie będziecie pierwsi, nie oznacza, że będziecie najlepsi. To, że nie będziecie pierwsi, nie znaczy, że nie będziecie najlepsi. Można wejść nagle na rynek i po prostu go zmieść z powierzchni. Bo to się jak najbardziej zdarzało, chociażby Uber wygryzł taksówki. Netflix wygryzł telewizję. Airbnb, powiedzmy, że wygryzł jakieś, wygryzł powiedzmy jakieś firmy, które się zajmują najmem, czy krótko, czy długoterminowym. Także jak widzicie, da się to zrobić jak najbardziej i nawet nie trzeba mieć bardzo dużych kosztów, bo znowu powtórzę, na przykład taki Uber, no on nie ma pojazdów tak naprawdę. Jak tak o tym pomyślimy, no Uber nie ma żadnego samochodu. W sensie no wiadomo, że może jakieś tam mają i pewnie mają, ale wiecie o co mi chodzi, że jeżeli jest firma na przykład z taksówkami, no to te taksówki są ich, a w momencie, gdy jest nawet taki Uber i ktoś ma swoją działalność i im oddaje prowizję za to, że może używać apki, no to oni jakby nie mają kosztów w to wrzuconych. I tak jest z wieloma rzeczami. Więc tutaj jak chodzi o finanse, no nie są aż takim problemem. Także podsumując już ten cały materiał, po pierwsze, jedyne czego potrzebujecie do tworzenia czegokolwiek w internecie jest po prostu telefon. Druga sprawa, jeżeli nie chcecie nagrywać filmów na YouTubie, można też właśnie pisać blogi albo nagrywać to w formie audio, w formie podcastów. No i jeżeli nie jesteście pierwsi na rynku, nie znaczy, że nie możecie być najlepsi, a na pewno nie znaczy, że nie możecie być na tyle dobrzy, żeby po prostu to robić i się z tego w jakikolwiek sposób utrzymywać. Także to są takie moje rady dla tych wszystkich, którzy chcą tworzyć. I tu od razu takie ode mnie, że mi to totalnie nie przeszkadza. Ja się cieszę, że ludzie tworzą. Nie mam takiego myślenia jak właśnie co po niektórzy, że o kolejny YouTuber, kolejny cokolwiek. Nie, bo no, nie widzę w tym żadnego problemu. Jeżeli ktoś chce spróbować, niech spróbuje. I tak w tym internecie jest tyle tego gówna, że jakby no kolejne nic nie zmieni, a w momencie, gdy ktoś robi coś rzeczywiście wartościowego czy zabawnego, no to nada, no wrzuci jakby do sieci coś fajnego, coś pozytywnego. Także takie byłyby moje rady dla wszystkich, którzy chcą zacząć cokolwiek działać w internecie. Odsyłam do innych filmów na tym kanale. Miłego dnia, miłego wieczoru, czy co tam wam zostało. Cześć!